Linux Mint z interfejsem graficznym XFCE. Pobieżnie przyjrzymy się głównym funkcjom systemu i na koniec zastanowimy, kto mógłby skorzystać na przesiadce z Windowsa na Linuxa Mint. Na początek, po zainstalowaniu, na pulpicie powinna być widoczna tylko jedna ikonka, katalog osobisty. Klikamy na niej dwa razy, klik, klik. I pojawia się okienko menadżera okien, które wygląda dość typowo. Jeśli kliknę sobie tutaj na X-a, okienko się zamyka. Jeśli kliknę na ten kwadracik, powiększa do pełnego ekranu. Jeśli kliknę na kreskę, pomniejsza do paska zadań, czyli zachowuje się dość typowo i chociaż może się komuś wydawać, że to są najbardziej podstawowe funkcje, próbuję po prostu pokazać, że tutaj nie ma żadnych niespodzianek. W lewej kolumnie mamy listę naszych standardowych katalogów typu dokumenty, muzyka, obrazy, pobrane wideo i tak dalej, i listę napędów. W systemie Windows tutaj byłyby literki C, D, E, F i tak dalej. W Linuxie nie mamy literek, po prostu jest lista napędów i ich wielkość. I teraz podłączymy pendrive'a, żeby zobaczyć, jak się zachowa to okienko po podłączeniu zewnętrznego napędu. OK. Pojawia się dodatkowy napęd z ikonką, której kliknięcie powoduje odłączenie tego napędu. Zanim go wyciągniemy z gniazda USB, zawsze warto kliknąć tą ikonkę, żeby bezpiecznie zapisały się wszystkie operacje. I pojawia się okienko z jego zawartością. No dobrze, tutaj mamy zawartość na naszym komputerze, tutaj zawartość na pendrive'ie. Chcielibyśmy zobaczyć, jak tu się kopiuje dane na przykład. Mamy jakieś dokumenty, klikamy na dokumencie na komputerze, przesuwamy go tutaj na teren pendrive'a, puszczamy, skopiował się. OK. Klikam prawym przyciskiem na dokumencie, wybieram skopiuj. Tutaj klikam prawym przyciskiem w wolnej przestrzeni, klikam wklej, skopiowało się. Tak samo jak w Windowsie. No dobrze. Zaznaczę sobie oba dokumenty, kliknę na klawiaturze skrót klawiaturowy Ctrl-C, zaznaczę to okienko, bo chcę, żeby tutaj moje dane wylądowały, kliknę Ctrl-V i system chce przekopiować jeszcze raz te pliki, ale już mamy tutaj kopię i pyta, co zrobić. Pominąć, bo takie już istnieją, zastąpić lub zmienić nazwę. Zmień nazwę. I teraz mamy kopię dokumentów z dopiskiem pierwsza kopia. Czyli kopiowanie tak jak w Windowsie. Żadnych niespodzianek. Usuwanie. Jeśli kliknę na dokumencie prawym przyciskiem myszy, mam opcję usuń i przenieść do kosza. Jeśli kliknę usuń, ten dokument zostanie trwale usunięty. Zniknął. Zaglądam do kosza, nic tu nie ma. Ale jeśli kliknę prawym przyciskiem i zrobię przenieść do kosza, zniknął z pendrive'a, ale jest w koszu. I teraz jeśli kliknę w koszu prawym przyciskiem i zrobię przywróć, to wróci na pendrive'a. Czyli mamy dwa sposoby na usuwanie danych. Mogę je usunąć trwale i znikną z systemu, albo przenieść do kosza i będą jeszcze tam przez jakiś czas leżały sobie w koszu. Mogę też zaznaczyć dokumenty, kliknąć na klawiaturze przycisk DEL, delayed, i też znikają z pendrive'a i lądują w koszu. Czyli jakby nie ma większych niespodzianek, tu zrobimy porządek i powyrzucamy te wszystkie rzeczy i klikamy prawym przyciskiem myszy na koszu i robimy opróżni kosz i kosz jest pusty. Typowo Windowsowo, powiedziałbym, żadnych niespodzianek. I teraz chcę odłączyć tego pendrive'a, klikam na tą małą ikonkę i pendrive zniknął i można go bezpiecznie wyciągnąć z gniazda USB. Co tutaj się chowa w górnych zakładkach? Plik, gdzie można otworzyć nowy katalog. Jest nasz nowy katalog, możemy go stąd usunąć. Edycja, czyli to samo, co mamy pod prawym przyciskiem myszy, skopiuj, wklej i tak dalej, czyli tutaj też mamy przenieś, skopiuj, wklej pliki oraz preferencje, ale temu będziemy się przyglądać następnym razem w kolejnej części. W widoku możemy zmienić widok na listę zwartą, powiększać, pomniejszać i tak dalej.
przejdź, czyli jakby duplikat tego, co mamy w lewej kolumnie i pomoc, tego prawdopodobnie nikt nie będzie czytał. W dużym skrócie, całość wygląda i działa dość typowo, nie powinno być żadnych niespodzianek, wszystko jest w języku polskim. Typowe okienka. Z menadżerem okien każdy po kilku minutach pracy powinien sobie poradzić. Pasek zadań. Pierwsza ikonka od lewej, programy. W Windowsie to się nazywa Start. Tutaj ma to nieco sensowniejszą nazwę, bo jeśli kliknę na tą ikonkę, pokazuje się lista wszystkich zainstalowanych programów. Wszystkie programy ułożone alfabetycznie, jeśli ktoś zna nazwę programu, tutaj można to znaleźć, albo ułożone według kategorii. W akcesoriach mamy archiwa na przykład, dość niepozorne okienko, które obsługuje archiwa typu ZIP, RAR i wszystkie inne. Jeśli chciałbym stworzyć nowe archiwum, klikam nowe archiwum, nazwa pliku. Tutaj wybieram, w jaki sposób ma być zarchiwizowane. Dla kogoś, kto do tej pory używał tylko Windowsa, targ.jz będzie czymś zupełnie nowym. Jeśli kliknę, widzę, że tutaj sposobów na kompresowanie jest mnóstwo. Większość osób jest zaznajomiona zazwyczaj tylko z tym jednym zip. Jest, działa, można wybierać i można tworzyć, otwierać i pracować z archiwami. W kategorii biuro mamy cały pakiet Office, co prawda jest to LibreOffice, ale funkcjonalnie robi dokładnie to samo co Office Microsoftu. Ok, porady możemy sobie wyłączyć, czyli możemy pisać dokumenty tekstowe. Możemy pracować z arkuszem kalkulacyjnym, jeśli ktoś ma ochotę. W zakładce grafika mamy program do tworzenia prostych rysunków. W zakładce internet mamy klienta poczty, przeglądarkę internetową Firefox i program do pobierania torrentów. Jak używać Firefoxa, chyba nikomu tłumaczyć nie muszę. W multimediach programy do odtwarzania filmów i muzyki. I w systemie programy do konfigurowania drukarki, myszki i wszystkie ustawienia systemowe. Także myślę, wszystko, czego moglibyśmy szukać, jest standardowo zainstalowane już przy pierwszym uruchomieniu. Z tego menu może nas interesować jeszcze jedna ikonka, która znajduje się tutaj w narożniku. To jest wyłączanie komputera. Pojawia się takie okienko, gdzie można wybrać wyłącz, uruchom ponownie, wstrzymaj w logu i tak dalej. Czyli programy. Ta ikonka i tu możemy wyłączyć system. Dobrze, dalej na pasku zadań. Minimalizowanie wszystkich istniejących okienek. Możemy je sobie zminimalizować. Widać, że tylko są na pasku zadań i przywracać je po kolei pojedynczo lub przywrócić wszystkie. Dalej Firefox. Już jedno okienko otworzyliśmy, ale możemy otworzyć drugie. Następnie terminal. Wiele osób początkujących swoją przygodę z Linuxem prawdopodobnie nigdy nie będzie tego okienka używać, ale ci, którzy chcą potraktować tą sprawę na poważnie, nauczyć się na przykład programowania, wiadomo, programowanie to pieniądze, to i okienko jest bardzo potężnym narzędziem i pewnie będzie wykorzystywane bardzo często. I dalej menadżer plików, czyli powielenie tego, co mieliśmy tutaj, katalog osobisty. Po prawej stronie od prawego narożnika mamy datę, jeśli na nią klikniemy, pojawia się kalendarz. Dalej jest regulacja głośności, ustawienia systemowe, gdzie możemy włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu, czy blokowanie sesji, to jakby mniej istotne. Następnie chyba dość ważne połączenia internetowe w tym miejscu, jeśli ktoś będzie używał laptopa, tutaj będą połączenia Wi-Fi. Dalej tarcza. Tą tarczę warto raz na miesiąc kliknąć i wybrać zainstaluj aktualizację, czyli raz na 2 miesiące. Dzwoneczek, ustawienia powiadomień systemu i tej ikonki nie będzie, bo to jest ikonka, której używam do nagrywania tego, co właśnie widzimy. I to tyle, jeśli chodzi o
pobieżny przewodnik po systemie, ponieważ wszystkich elementów tu jest bardzo dużo i możliwości konfigurowania też jest bardzo dużo, to poszczególnym elementom będę się przyglądał w osobnych materiałach. I teraz, czy ktoś, kto używa Windowsa, mógł lub powinien przesiąść się na Linuxa i dlaczego? Jeśli ktoś używa komputera do przeglądania internetu i używa przeglądarek, do pisania dokumentów, odbierania wiadomości czy pisania wiadomości, wykonywania przelewów i nie ma jakiegoś programu magazynowego, księgowego, firmowego programu, który działa tylko na Windowsie, to może w miarę swobodnie przesiąść się na Linuxa. I tutaj wszystkie potrzebne programy i narzędzia są od razu pod ręką. System jest dużo bezpieczniejszy, nieporównywalnie bezpieczniejszy niż Windows. Znacznie mniej obciąża sam procesor i pamięć, czyli jest jakby dużo lżejszy i szybszy w działaniu. A dla kogoś, kto chciałby poszerzać swoje umiejętności, jest praktycznie jedynym sensownym systemem, na którym można się na przykład nauczyć programowania i przyjrzeć platformie, na której opiera się potęga wszystkich największych korporacji na świecie. Bo system Linux, którego tutaj właśnie widzimy, jest fundamentem dla wszystkich korporacji takich jak Google, Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, wszystkie poważne platformy działają pod kontrolą systemu Linux. Jeśli zajrzymy na przykład na listę Top 500, czyli 500 najpotężniejszych komputerów na świecie, wyposażonych w tysiące procesorów i pobierających kilowaty mocy. Praktycznie każdy z nich i wiele, wiele innych potężnych komputerów działa pod kontrolą systemu Linux. Red Hat Enterprise Linux, ponieważ Linux ma wiele dystrybucji, niektóre są przystosowane do działania na tak potężnych maszynach, inne są przystosowane do działania na tak skromnej maszynie, na której ja działam w tej chwili. Każdy z nich jest nieporównywalnie bezpieczniejszy i stabilniejszy od jakiegokolwiek Windowsa. Także ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na możliwości rozwoju swoich umiejętności, ze względu na dostępne aplikacje dla przeciętnego użytkownika i wreszcie ze względu na cenę. Linux jest bezpłatny. Można go pobrać i w jednym z materiałów przygotowałem przewodnik po tym, w jaki sposób na przykład Linuxa Mint można zainstalować. Tak więc nawet jeśli ktoś szuka zastępstwa do swojego starego Windowsa 7 na jakimś starym komputerze, którego żal wyrzucać, Linux Mint jest doskonałym rozwiązaniem. W następnej części będę starał się przyglądać poszczególnym elementom systemu nieco dokładniej. Jeśli masz jakieś pytania, problemy, pomysły, napisz w komentarzu pod filmem. A jeśli szukasz filmów, informacji na tematy, które galopująca cenzura usuwa z kanału YouTube, możesz zajrzeć na moją stronę wasinformatyk.pl, gdzie staram się umieszczać te treści poza zasięgiem korporacyjnej cenzury. Jeśli zdecydujesz się na to, aby spróbować Linuxa i dołączyć do grona zaawansowanych i świadomych użytkowników, to prawdopodobnie wpłynie jedynie na twoją korzyść. No dobrze, to tyle na tą chwilę.